Dzień dobry Państwu. Będę mówić o czymś, co nazywa się takim zwrotem rewolucja kopernikańska. Otóż zwykle jak słyszymy ten zwrot rewolucja kopernikańska, to są dwie reakcje. Po pierwsze, przynajmniej w Polsce przypomina nam się zaraz dwuwiersz. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię. Ta druga część jest nie całkiem prawdziwa. A po drugie, i co jest chyba istotniejsze, uważamy, że w tym jest przesada. Przesada dlatego, że jeżeli mówimy o rewolucji, to przez rewolucję rozumiemy przewrót społeczny, który powoduje, że w sposób gwałtowny i istotny zmienia się życie ludzkie. W przypadku tego, co właśnie się nazywa z przesadą rewolucją kopernikańską, tak nie było przecież. Okres od Kopernika, czyli od pierwszej połowy XVI wieku do końca XVII, czy też nieco jeszcze dłużej, kiedy toczyła się walka pomiędzy zwolennikami Kopernika, czyli za zwolennikami hipotezy heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, a zwolennikami tradycyjnego systemu geocentrycznego, to walka obejmowała bardzo wąskie elity intelektualne i ogół społeczeństwa w ogóle tego nie odczuwał. Tam nie towarzyszyły żadne zmiany, które by można było powiedzieć, że z tego wynikają. Tutaj natomiast określenie rewolucja kopernikańska w moim przekonaniu ma sens, ale nie w tym właśnie sensie, że nastąpił przewrót w życiu poszczególnych ludzi, bo tak nie było. Natomiast ogromna rewolucja, większa niż tradycyjne rewolucje społeczne, zaszła w naszym postrzeganiu świata materialnego i w konsekwencji w sposobie życia, w tym jak żyjemy. Konsekwencją rewolucji kopernikańskiej było to, że nasze życie indywidualne i społeczne radykalnie się różni od tego, jak żyli ludzie w czasach Kopernika, czyli 500 lat temu. Z czego to wynika? To nie jest, powtarzam, to nie był gwałtowny przewrót w życiu, natomiast ta różnica polegała na tym, że Kopernik zainicjował proces trwający długo, aż trwający właściwie nadal do dnia dzisiejszego, mianowicie proces całkowicie odmiennego niż przed nim opisywania i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych i ewentualnie korzystania z nich. Co to znaczy? Zapytajmy się, co to znaczy, że wyjaśnić niezrozumiane dotąd zjawisko? Odpowiedzi pierwszej, o ile nam wiadomo, w sposób wyraźny udzielił na to filozof grecki Arystoteles w IV wieku przed naszą erą. Arystoteles powiedział mniej więcej coś takiego, że wyjaśnić to sprowadzić nieznane do znanego. A więc w społeczeństwie mamy pewien zestaw zrozumianych pojęć, z których korzystamy. Oczywiście można powiedzieć, że zestaw pojęć, jakim dysponował filozof, taki jak Arystoteles czy też inny, był znacznie większy niż zestaw pojęć prostego chłopa greckiego w owym czasie czy też dzisiaj. Ale można przyjąć, że istnieje w społeczeństwie, przynajmniej w kręgu ludzi wykształconych, pewien zestaw pojęć, które są dla nich zrozumiałe. I wobec tego, żeby wyjaśnić coś nieznanego w świecie zewnętrznym, trzeba się temu nieznanemu starannie przyjrzeć i opisać je za pomocą tych pojęć, które znamy. Wniosek z takiej idei jest taki, że wszystkie ten zbiór pojęć, którymi ludzie wykształceni operują, które są dobrze im znane, wystarczą do opisania całego świata. Że trzeba tylko po prostu na ten świat zewnętrzny uważnie patrzeć i o tym myśleć, ale to, co już
pojęciowo znamy, to wystarczy. I oczywiście takie rozumienie wyjaśniania świata do dzisiaj jest, wydaje się, oczywiste i jedynie słuszne bardzo wielu ludziom. No bo jak można inaczej? Jak można inaczej? Czy można nieznane tłumaczyć nieznanym? Otóż odpowiedź brzmi, że można, ale w zupełnie inny sposób. Mianowicie cała nauka nowożytna, poczynając od Kopernika, którego tutaj ciągle eksponuję, ona odrzuciła koncepcję Arystotelesa. Koncepcja nauki jest taka, że te pojęcia, które mamy uformowane w życiu społecznym, więc są nam w miarę dobrze znane, że one nie wystarczają do opisu świata materialnego, a więc tego, co wychodzi poza zakres społeczny. Po prostu przyroda jest dużo bogatsza niż to, co sobie wyobrażamy i co rozumiemy. Więc im głębiej wchodzimy w materię, w przyrodę, to tym więcej nowych pojęć potrzebujemy, ponieważ spotykamy się ze zjawiskami, które są zupełnie nieznane i które nie pasują, w żaden sposób nie pasują do tych pojęć, którymi operujemy. Tak jest zarówno w świecie organizmów żywych, jak i w świecie materii nieożywionej. Tutaj chcę podać Państwu, żeby to wyjaśnić, podać dwa przykłady. A więc na przykład biorę ulotkę leku i w tej ulotce czytam, a jak wiadomo, ulotki leków przed zażyciem trzeba czytać. Otóż czytam coś takiego. Lambrinex należy do grupy leków nazywanych statynami. Jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi. Otóż dla laika w tym całym zdaniu zrozumiała jest tylko krew. Pozostałe pojęcia, już terminy są nieznane. Oczywiście większość z nas coś o cholesterolu słyszała, ale tak naprawdę nie wie, co to jest. Natomiast dla fachowca, czyli dla lekarza, czy też farmakologa, te terminy są zrozumiałe, bo oni ich używają. Za pomocą tych terminów oni określają, co we krwi, czy też ogólnie w organizmie się dzieje i co, jeżeli coś się dzieje niedobrego, jak należy to usunąć. Proszę Państwa, w dawnej medycynie, zresztą do dzisiaj się tak co pewien czas gdzieś w reklamach można przeczytać, że o lekach, które czyszczą krew, czy też czyszczą cały organizm. Otóż, proszę Państwa, czyścić to można boty, a nie krew. Mianowicie i krew, i cały organizm ludzki, czy też cały organizm żywy wymaga bardzo precyzyjnych środków, o których wiemy dokładnie, na co działają i po co działają, a nie, że one są czyszczącymi. I to jest różnica pomiędzy dzisiejszą medycyną, a medycyną sprzed jeszcze 200 lat, której głównym zadaniem było zabawiać chorego i uspokajać go, zanim natura zrobi swoje, w tę czy w inną stronę. A więc po prostu dzisiejsza medycyna w oparciu właśnie o chemię, biochemię, farmakologię i oczywiście całą anatomię i fizjologię potrafi podawać leki i tłumaczone, które w sposób konkretny działają na organizm i usuwają takie czy inne jego choroby czy też uszkodzenia. A więc i tutaj te pojęcia są pojęciami, których nie mamy w wieku, których nie mamy w życiu codziennym. I drugi przykład, proszę Państwa, weźmy sobie język polski z XIX wieku. Ten język polski z XIX wieku dobrze znamy, bo to wystarczy czytać Mickiewicza, wystarczy czytać powieści Prusa, a jak komuś brakuje, to można sobie poczytać innych poetów i innych pisarzy. Czyli uważamy, że ten język znamy dobrze. No i teraz za pomocą tego języka sprzed ponad półtora wieku spróbujmy opisać działanie któregokolwiek powszechnego urządzenia elektronicznego. Czy to radio, czy telewizor,
komputer czy też smartfon. Nie da się. Nie da się. Po prostu już sam opis, jak to obsługiwać, te urządzenia, to już nam brakuje pojęć. Tam jest w opisie naszych urządzeń jest bardzo często pojęcie klawisz, a w XIX wieku klawisz to się kojarzył wyłącznie z klawiszem w fortepianie. Robił coś zupełnie innego. Więc ten opis ty posługiwania się tymi urządzeniami jest trudny. Natomiast próba wyjaśnienia, jak te urządzenia działają, jest całkowicie w oparciu o ten język sprzed półtora czy dwóch wieków niemożliwe. Po prostu w owym czasie nie było tych wszystkich pojęć naukowych. I tu podkreślam, że te wszystkie urządzenia, które mamy od 100 lat i na których nasze życie się opiera, bo cała nasza cywilizacja bazuje na prądzie elektrycznym. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby go zabrakło. Otóż ta cała cywilizacja opiera się na tym, że znamy fizykę i chemię. To znaczy, że mamy zaawansowaną znajomość praw fizyki, chemii, biologii, no i oczywiście informatyki. To wszystko pozwala nam zarówno w medycynie opisywać leki, które wiemy, jak działa organizm i wobec tego, co mu dolega i jak to można naprawić, a nie opowiadać o czyszczeniu. I tak samo mamy w urządzeniach, tych wszystkich urządzeniach elektronicznych też. Większość z nas oczywiście nie zna tych zasad, ale pryncypialnie możemy powiedzieć, że są nam dostępne, bo jak ktoś chce, to się może tego nauczyć, tych praw fizyki i chemii, żeby zrozumieć, jak dane urządzenie działa. I to jest zasadnicza różnica. I to można podsumować, te dwa przykłady, można podsumować w następujący sposób. Że nauki przyrodnicze mają pewien zespół pojęć wytworzonych na ich potrzeby, więc to nie są pojęcia, które się ukształtowały w relacjach międzyludzkich, tylko to są pojęcia fachowe, ukształtowane właśnie, uformowane na potrzeby właśnie tych nauk. Z tych pojęć konstruuje się prawa przyrody, które nam opisują wszystkie znane zjawiska i te prawa przyrody pozwalają nam przewidywać nowe zjawiska, które są nieobserwowane w przyrodzie. I to, co jest bardzo istotne, jest to, że właśnie czy też najistotniejszy powiedziałbym nawet, że jest przewidywanie nowych zjawisk w oparciu o znane nam prawa przyrody, bo za pomocą tych nowych zjawisk możemy budować urządzenia, których w naturze nie ma. W naturze nie ma ani okularów, a one działają dzięki temu, że znamy prawa optyki, które nam mówią, jak światło się rozchodzi w odpowiednio ukształtowanym kawałku szkła, takim jak soczewce. No i zaawansowane prawa fizyki pozwalają nam powiedzieć, jak działa telewizor, komputer i smartfon. Znaczy te prawa pozwalają nam wytworzyć stany w przyrodzie, których nie znamy, bo nie ma. W przyrodzie nie spotykamy telewizorów ani smartfonów. A więc to wszystko pokazuje, że nasza znajomość przyrody to nie są pewne wyobrażenia, że jak to się czasami mówi filozoficznie, że ktoś sobie coś wyobraża na temat świata, tylko że to jest rzeczywiście wiedza prawdziwa. Filozofowie bardzo długi czas i do dzisiaj zresztą się spierają, co to znaczy prawda. Nauki przyrodnicze nie operują terminem prawda, bo ze względu na to, że to jest troszkę filozoficznie za bardzo obciążone pojęcie, ale to teraz mówią, co jest prawdziwe. Po prostu nauki przyrodnicze podają nam prawdziwe informacje o przyrodzie i ich prawdziwość testujemy przez to, że budujemy urządzenia oparte na tych prawach. No i to, że my musimy używać tych obcych nam wobec życia codziennego pojęć, które inaczej by się w naszej kulturze nie pojawiły, gdybyśmy nie uprawiali nauki, no jest po prostu skutkiem tego, że na co dzień spotykamy się z bardzo drobnym fragmentem świata i to fragmentem, który nie jest dla całości reprezentatywny. Czyli po prostu poznając przyrodę, poznajemy zupełnie inne fragmenty świata i wobec tego
to, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie wystarcza, musimy wchodzić dalej. No i teraz, proszę Państwa, na zakończenie trzeba by wrócić do Kopernika. Podkreślam to, co już raz wspomniałem, że on zainicjował proces, który trwa już 5 wieków, mianowicie proces odmiennego patrzenia na nasz świat. Nie tak, jak to sobie wyobrażał Arystoteles, bardzo wielu ludzi po nim i do dzisiaj wielu ludzi też, że sprowadzamy to, co nieznane do znanego, tylko że należy nasze patrzenie, nasz system pojęć należy dostosowywać do tego świata, a nie na odwrót, nie przykrawać świata do naszych pojęć, bo to nie daje żadnych wartościowych wyników. Po prostu musimy patrzeć na świat, jaki jest, i z tego formować pojęcia i z tego formować odpowiednie prawa przyrody. I w tym właśnie, że Kopernik to zainicjował, tkwi jego odwaga intelektualna, niezależnie od jego odkryć naukowych. Znaczy, nam się Kopernik kojarzy przede wszystkim z systemem heliocentrycznym, ale nie tylko. On właśnie to już jako ciekawostkę dodam na koniec, że Kopernik był prekursorem prawa powszechnego ciążenia. Mianowicie w tym traktacie o obrotach ciał niebieskich powiada jedno zdanie, że ciała niebieskie działają siłami, które ściągają wszystkie inne ciała do ich środka. I tego Kopernik to sformułował jednym zdaniem i poza nie już tego tematu nie rozwijał. Zresztą w jego czasach było to niemożliwe. To dopiero Newton ujął w postaci prawa powszechnego ciążenia. Ale Kopernik już coś na ten temat przewidywał. Także tu widać właśnie ten jego pomysł, że trzeba patrzeć na świat takim, jaki on jest, a nie wmawiać w niego nasze własne wyobrażenia. Dziękuję Państwu za uwagę.